się bardzo cieszymy z takiego obrotu sprawy. Spodziewałyśmy się, że dzisiejszy mecz będzie naprawdę bardzo ciężki i że możemy tu nawet rozegrać 5 setów, skończyć ten mecz o północy. Takie nawet miałyśmy scenariusze, byłyśmy na to gotowe. I myślę, że pomogło nam to właśnie ta konsekwencja, upór i głównie gra zagrywką. To był dzisiaj nasz element, myślę, który ułożył, ustawił cały mecz. Bardzo byśmy chciały, ale widać, że ta liga jest tak wyrównana w tym sezonie i tak nieobliczalna. Wiadomo, też jest czas koronawirusa, pewnie kwarantanny, jakieś przerwy dla wszystkich zespołów będą bardzo trudne. My staramy się trzymać gdzieś konsekwentnie swoją grę, swoją formę. Mam nadzieję, że nic nam nie przeszkodzi, żebyśmy po prostu tego nie straciły. Znaczy my bardzo tutaj się pilnujemy, my codziennie wypełniamy ankiety zdrowotne i jakby nawet jeżeli by cokolwiek się działo, my jesteśmy już na to wyczulone bardzo, właśnie nawet w swoim samopoczuciu. I pilnujemy się, żeby nie wychodzić, żeby nie wyjeżdżać, jakoś pochopnie takich decyzji troszeczkę nieprzemyślanych, ale z drugiej strony wiemy, że musimy jakoś funkcjonować i żyć z tym. Ważne, żeby po prostu się trzymać, pilnować nawzajem i mam nadzieję, że uda się tą ligę zagrać normalnie. Na pewno jest to bardzo, bardzo duży przeskok, ponieważ z tych, nie powiem, no, z tej drugiej części tabeli drużyn przyszłam tutaj i czuć tą różnicę, poziom na treningach jest zupełnie inny, ciężej się zdobywa punkty, bo po drugiej stronie są dziewczyny, które już wiedzą, co ty zrobisz, zanim ty to zrobisz i tak to wygląda, ale uważam, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć, że wybrałam akurat Rzeszów. Tak, dostałam tą szansę niestety z powodu kontuzji Kiery. Każdą szansę trzeba wykorzystać, to na pewno. Dzisiaj jestem mniej dumna z tej szansy, bo uważam, że mogłabym to dać z siebie jeszcze więcej następnym razem, natomiast bardzo się cieszę, że mogę być na boisku. Myślę, że możemy grać długo bez porażek. Będzie ciężko, ponieważ w tym sezonie, jak widzimy, występuje sporo niespodzianek już na tym początku, już na samym początku mamy dopiero czwartą kolejkę, a już gdzieś tam potrafi na nas ta liga zaskoczyć. Na pewno będą jakieś wtopy, że tak powiem, natomiast postaramy się, żeby to wszystko wychodziło jakby na naszą korzyść. Ktoś tutaj musiał wygrać, ktoś tutaj musiał przegrać. Jedyne, co mogę powiedzieć na gorąco po tym meczu, to boli mnie styl, w jakim przegrałyśmy ten mecz i uważam, że z takim zespołem, jakim jest w tym sezonie Rzeszów, trzeba zagrać po prostu na maksimum swoich możliwości, na swoim najwyższym siatkarskim poziomie. My dzisiaj tego maksa na pewno nie zagrałyśmy, także to na pewno nie było to, co potrafimy grać, a niestety no, z takim zespołem jak Developers, jak już wspomniałam, to trzeba grać na najwyższym poziomie. Nie, ale Oliwia też nie wyszła dzisiaj od początku, także tutaj nie szukałabym usprawiedliwienia w tej kontuzji. Wiadomo, że po takich sytuacjach no, nie gra się dobrze, ale tutaj absolutnie nie jest żadną wymówką, ponieważ Oliwia też nie była z nami od początku w trakcie sezonu przygotowawczego, także Daria bardzo dużo z nami grała i jakby tutaj no, nie ma dlatego żadnej wymówki. Także oczywiście szkoda, na pewno będziemy się musieli tym zająć w najbliższych dniach, ponieważ Oliwia jest dla nas ważna, ale kontuzja na chwilę obecną nie wygląda na groźną. Zgadza się, my się szykowałyśmy na to, że to jest trudny przeciwnik, że to będzie ciężki mecz i zdawałyśmy sobie sprawę z tego, że tutaj trzeba będzie wyszarpać każdy punkt. No niestety ułożyło się to kompletnie nie po naszej myśli, ale w bardzo krótkim czasie znowu będziemy grać z Rzeszowem, także tym razem u siebie. Mam nadzieję, że odwrócimy losy.